Cześć, jestem Mary. Jestem studentką psychologii kryminalistyczno-śledczej, a to jest mój kanał Mary Melduje. Zapraszam Was na trzeci odcinek z serii Ciekawostki. Żony seryjnych morderców. W dzisiejszym odcinku między innymi o początkach miłości Mariusza i Anny Trynkiewicz, związku Dorin z Richardem Ramirezem, niedoszłym ślubie Charlesa Mansona, który był jednym z najbardziej rozpoznawalnych kryminalistów USA, oraz przyczynach wyborów seryjnego mordercy na męża. I o tym, jak w Polsce wygląda więzienne zamążpójście. Zapraszam! Temat kobiet zakochanych w zbrodniarzach, skazanych na wiele lat odsiadki bądź dożywocie, uznałam za niebywale ciekawy, dlatego postanowiłam go dla Was zredagować. Zjawisko to bynajmniej nie jest rzadkością. Skazani często swoje przyszłe małżonki poznają będąc już w więzieniu, na odległość. Kobiet do wspólnego korespondowania szukają wśród znajomych współwięźniów, dziewczyn sprzed lat lub dając ogłoszenie na przykład do gazet. Często również to kobiety szukają kontaktu pierwsze i właśnie ta grupa zainteresowała mnie najbardziej. Bo dlaczego kobiety decydują się na ślub bez przyjęcia, romantyzmu i do tego z niebezpiecznym mordercą, którego sąd zdecydował się izolować od społeczeństwa? Człowiekiem, który ma do odsiadki wiele lat lub nawet resztę swojego życia. Mają przecież świadomość, iż małżeństwo to będzie małżeństwem na odległość, wymagającym i niebywale trudnym. W Polsce przygotowania do ślubu w więzieniu zaczynają się podobnie jak na wolności, od ustalenia terminu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kiedy data ślubu jest już wybrana, skazany winien napisać prośbę do dyrektora zakładu karnego o zgodę na organizację zaślubin. Następnie para wybiera świadków. Istotnym jest w tym przypadku to, że żaden z nich nie może być karany. Wyborem strojów, obrączek oraz resztą formalności zajmuje się druga połowa, która będąc na wolności ma większe możliwości, że tak powiem. Dla Urzędu Stanu Cywilnego zakład karny, w którym przebywa osadzony, wystawia zaświadczenie o zgodzie na ślub na terenie więzienia, czyli jednostki penitencjarnej. Sam dzień zaślubin z pewnością nie przypomina tego z amerykańskich filmów czy marzeń niejednej kobiety. Niewiele wspólnego ma z przepychem, tańcami i hulańcami. Ceremonia nie różni się jednak zbytnio od tej na wolności. Do więziennej kaplicy przybywają świadkowie i panna młoda. Jeżeli tylko dyrektor więzienia wyrazi zgodę, mogą w niej brać udział również najbliżsi pary młodej. Formuła przysięgi jest dokładnie taka sama jak w Urzędzie Stanu Cywilnego. Przybyły do zakładu urzędnik państwowy, wygłasza mowę, słowa przysięgi, a młodzi powtarzają je za nim. Podczas samej ceremonii istnieje możliwość wykonywania zdjęć, które po zgodzie dyrektora mogą zostać zabrane przez świeżo poślubioną małżonkę. Kiedy ceremonia dobiegnie już końca, skazany wraca do swojej codzienności. Obrączkę najczęściej zostawia w depozycie. Ewentualnie za zgodą dyrektora zabiera ją ze sobą do celi. Przyjęcie weselne będzie możliwe, kiedy osadzony wyjdzie na wolność. A świeżo poślubionym małżonkom muszą wystarczać listy, widzenia i rozmowy telefoniczne. A jak wyglądają takie widzenia małżeńskie? Widzenia intymne, tak zwane miękkie, mają miejsce w specjalnym, oddzielnym pomieszczeniu. Dochodzi do nich bez osoby dozorującej. Pozwolenie na takie spotkanie to nagroda za zachowanie i naukę więźnia. Z pewnością jednak pozbawione są spontaniczności i romantyzmu. Do tego dołóżmy jeszcze presję czasu i świadomość, że wszyscy wiedzą doskonale o tym, co para zamierza robić za zamkniętymi drzwiami. Takie spotkania to więc nic ciekawego. Ale nie dla więźnia, którego każdy jeden dzień wygląda tak samo, który na najbliższe lata, a być może i do końca życia, nie będzie miał możliwości na inny rodzaj spotkań ze swoją ukochaną. Skupmy się teraz na głównym temacie. Mianowicie, dlaczego kobiety wybierają sobie dość specyficzny typ mężczyzny na męża? Chodzi tu oczywiście o seryjnych morderców. W internetowej telewizji, Telewizja Polska 24, profesor Zbigniew Lew-Starowicz, psychiatra, psychoterapeuta oraz seksuolog, wyjaśnia, skąd bierze się fascynacja kobiet do morderców.
Profesor wskazuje na kilka przyczyn występowania owej fascynacji. Jednym z powodów może być molestowanie bądź gwałt w dzieciństwie oraz poczucie winy, które się z tym wiąże. Profesor wspomina, iż uczucie takie może towarzyszyć ofiarom przez całe życie. Jako przykład przytacza historię swojej pacjentki, która w wieku 12 lat przez rok była wykorzystywana przez swojego kuzyna. Kobieta ta ma poczucie winy, gdyż sprawiło jej to przyjemność. Skutki odczuwa prawdopodobnie po dziś dzień, wybierając sobie na partnerów nieodpowiednich mężczyzn. Kolejnym powodem zainteresowania seryjnymi mordercami według profesora seksuologii jest zafascynowanie tajemniczą męskością, światem kryminału, zbrodni i horroru. Także moi drodzy słuchacze, być może i wśród naszej niewielkiej grupy jest ktoś, kto już planuje poznać seryjnego nieco bliżej. Wracając jednak do tematu, jako trzeci motyw nawiązania relacji z kryminalistami, seksuolog podaje fakt, iż niektóre kobiety w mężczyznach wykluczonych ze społeczeństwa dostrzegają pierwiastek dobra. Uważają, że są w stanie zmienić ich, nawrócić. Odczuwają wręcz pewnego rodzaju misję, powołanie. Chcą wydobyć z nich człowieczeństwo, wychować ich. Takie zjawisko możemy obserwować również wśród par nas otaczających. Z pewnością nie aż na taką skalę, ale jednak. Chyba każdy z nas zna kobietę, która pomaga mężczyźnie uporać się z nałogiem czy jakimiś problemami. Która w jakiś sposób chce go zmienić, ulepszyć, być może wychować. W swoich motywach fascynacji kobiet seryjnymi mordercami profesor Zbigniew Lew-Starowicz w programie pominął jedną bardzo istotną kwestię. Do wymienionych przez niego motywów nie pasuje bowiem przypadek Charlesa Mansona i wybranki jego serca 17-latki Afton Barton. Charles Mansona nikomu nie trzeba przedstawiać. Charyzmatyczny mówca, przywódca sekty Rodzina, której członkowie zabili m.in. Sharon Tate, żonę Romana Polańskiego. Mimo iż Manson za swoje działalności skazany jest na dożywocie, miał wiele wielbicielek. Do więzienia przychodziło setki miłosnych listów adresowanych do Charlesa, a wśród kobiet, które do niego pisały, była ta, która poruszyła jego serce. Młodziutka i niezwykle przedsiębiorcza panna Barton. Młoda dama zapałała uczuciem do proroka już w wieku 16 lat. Pisała do niego listy. Zanim Manson jej opisał, wysłała ich około setki. Do odzewu skłoniło go zdjęcie, które dołączyła do jednego z nich. Oto powód, dla którego się urodziłam, mówiła na temat zamążpójścia z Mansonem. Do pierwszego spotkania doszło, kiedy Afton miała 18 lat, a wybrane jej serca 72. Miało ono miejsce naturalnie w więzieniu. To wtedy młoda kobieta zapragnęła kiedyś powiedzieć: poślubiłam potwora. Ale od początku. Afton dorastała w biednej dzielnicy, w Bunker Hill, gdzie kultywowane były wartości religijne i rodzinne. Rodzice jej byli zagorzałymi baptystami. Baptyzm jest to nurt chrześcijaństwa należący do protestantyzmu. Mieli oni dla niej nieco inną wizję przyszłości niż sobie wybrała. Jak na dobrą członkinię wspólnoty miała kiedyś żyć w wierze jako przykładna matka i żona, być może nawet pastora. Kobieta poszła o krok dalej i zainteresowała się prorokiem. Manson zwrócił uwagę na Afton prawdopodobnie dlatego, iż była podobna do jego kochanki i uczennicy Susan Atkins. Możecie sami porównać obie panie. Po prawej Susan, po lewej Afton. Przed spotkaniem kochankowie wymienili mnóstwo listów. Osoba Mansona, jaka się z nich wyłoniła, utwierdziła tylko Afton, że to ten jedyny. Kobieta przeprowadza się bliżej więzienia, upodabnia wyglądem i ubiorem do jego uczniów sprzed lat, i rozpoczyna internetową karierę. Nagrywa filmiki, prowadzi stronę internetową oraz walczy również o zwolnienie warunkowe ukochanego. W międzyczasie spełnia drobne jego zachcianki, takie jak skarpetki, golarki, słodycze czy popcorn. Manson jest oczarowany Afton, która jest mu oddana i powiększa rzeszę jego fanów. Pewnego razu kobieta, widząc smutek swojego wybranka, przyprowadza nawet na jedno z widzeń jego ucznia Craiga Hammonda. Hammond miał wówczas 64 lata. Od tamtej pory często odwiedzali Mansona razem, a ich więzi zaciśniały się. Panna Barton miała już dość czekania. Chciała zostać żoną Mansona. Powiedziała mu: mija już 6 lat, odkąd wiernie co tydzień jestem u ciebie. Czyż to nie jest wyrazem największego oddania miłości? I doczekała się. W 2013 roku mogła oświadczyć światu, iż została oficjalnie narzeczoną słynnego kryminalisty.
Para zgodę na ślub uzyskała w listopadzie 2014 roku. Afton stała się niezwykle sławna. Udzielała wywiadów na temat swojej miłości, poszukiwań sukni ślubnej i przygotowań do zaślubin. Wciąż przyjaźniła się w tym czasie z Hammondem. Byli niemal nierozłączni. Łączył ich również plan dotyczący Mansona, o którym ten już wkrótce miał się dowiedzieć. Zgoda na zaślubiny Afton, Barton i Mansona była terminowa. Termin pozwolenia na ich ślub upłynął w styczniu 2015 roku, o czym gwiazdka, jak pieszczotliwie nazywał ją ukochany Charlie, poinformowała na swoim profilu. Jako przyczynę przesunięcia ślubu podała wówczas problemy logistyczne. Media w Ameryce spekulowały jednak na temat dużej zażyłości między Afton a Hammondem, co miało nie spodobać się Mansonowi. Prawdopodobnie bardziej nie spodobało mu się to, co powiedział mu więzień z celi obok. Mianowicie, po ślubie Afton zyskałaby prawo do jego martwego ciała. Oczywiście po śmierci. Z przyjacielem planowała zrobić z tego użytek, otwierając na przykład mauzoleum z zabalsamowanymi zwłokami, gdzie jego wyznawcy mogliby odpłatnie składać mu cześć i chwałę. Poświęciła w końcu naprawdę wiele czasu, by sława jego nie ustępowała. Manson prawdopodobnie wtedy zrozumiał, że Afton nie tyle kocha jego samego, co sławę, w której blasku może się grzać, i wizję przyszłego zarobku. Do zamążpójścia nigdy nie doszło. Nie przeszkodziło to jednak pannie Barton nieco dorobić się na Mansonie, po dziś głosi jego słowo i sprzedaje gadżety z jego podobizną. Historia tej przedsiębiorczej miłości ujawnia jeszcze jeden finansowy motyw. Zbrodniarze, seryjni kryminaliści są przeważnie sławni. Mimo iż w negatywnym tego słowa znaczeniu, sława to sława. W myśl hasła, nieważne co mówią, byleby mówili. Amerykańska dziennikarka Sheila Inzberg motyw ten uwzględniła w swojej książce pod tytułem Kobiety, które kochają mężczyzn, którzy zabijają. Stwierdziła, iż kobieta, która wychodzi za mąż za seryjnego mordercę, również może zyskać sławę. W Polsce raczej nie jest to popularne, aczkolwiek zagraniczne media znają takie gwiazdeczki, dla których to najłatwiejsza droga do rozpoznawalności. W Polsce kobiety wychodzą za seryjnych morderców raczej po cichu, bez rozgłosu i pogoni za sławą. Taką drogę wybrała właśnie Anna Trynkiewicz. Imię kobiety jest fikcyjne. W wywiadzie, którego udzieliła Justynie Kopińskiej, ukazuje się obraz kobiety, który idealnie wpasowuje się do psychologicznego wizerunku kobiet, które poślubiają seryjnych zabójców. Pochodziła ona z patologicznej i niepełnej rodziny. Jej matka zostawiła męża, który pił, awanturował się oraz stosował przemoc, kiedy Anna była dzieckiem. Gdy miała 10 lat, jej matka zmarła, a wychowaniem jej zajęli się dziadkowie. Jej dzieciństwo więc nie należało do sielankowych i łatwych. Nie dziwi więc fakt, że przez lata odczuwała pustkę. Śmierć matki i patologiczny ojciec z pewnością odbiły się na psychice dziewczynki. W wieku lat 15 została zgwałcona, za co obwinia głównie siebie. Poczucie winy związane z gwałtem lub molestowaniem jako motyw wyboru seryjnego mordercy na partnera przytacza zarówno profesor Starowicz, jak Sheila Inzberg. Tu jednak jasno należy wypowiedzieć, że winnym gwałtu jest zawsze tylko i wyłącznie gwałciciel, a seks bez świadomej zgody to zawsze gwałt. Kobiety zgwałcone często również obwiniają się o to, iż podczas gwałtu czuły na przykład podniecenie. Nie oznacza to bynajmniej, że były gotowe na seks czy świadome. Jest to normalne, gdyż podniecenie jest fizjologiczną reakcją organizmu na określony bodziec. Reakcje takie jak nawilżenie pochwy, erekcja, podniecenie mogą więc być relacjami automatycznymi i nie oznaczają przyzwolenia, ani nie są również powodem do wstydu czy obwiniania się. Anna nie miała wątpliwości, że została zgwałcona. Uznała jednak, że stało się tak, ponieważ wyszła z koleżanką na starówkę, czego uczciwa dziewczynka nie powinna robić wieczorową porą. Trzech mężczyzn wciągnęło nastolatki do samochodu, grożąc im przy tym bronią. Na Żoliborzu przenieśli je do mieszkania. Koleżanka Anny była gwałcona wielokrotnie przez trzech mężczyzn. Anna raz przez tego, który nimi dowodził. Bała się o swoje życie. Po tym zdarzeniu opowiedziała o wszystkim dziadkom, co wskazuje, że mieli bardzo dobry kontakt. Wraz z nimi zgłosiła sprawę na policję. Wycofała ją po pewnym czasie, gdyż miała dosyć powtarzania zeznań. Próbowała zrozumieć też sprawców i ostatecznie doszła do wniosku, że jest to jej wina. Nie był to koniec przykrych sytuacji, które w życiu spotkały Annę.
Wróćmy jednak do początku. Dziadkowie otaczali ją troską i dbali o nią. Pilnowali, żeby niczego jej nie brakowało. To oni zajęli się jej wychowaniem po śmierci matki. Anna utrzymywała również kontakt z ojcem, alkoholikiem. Pomagała mu i na swój sposób kochała go. Jako nastolatka Anna była świadoma swojego powodzenia. Nie interesowała się jednak chłopakami. W wieku 21 lat zaszła w ciążę z Markiem. Był on jej pierwszym wybranym partnerem seksualnym. Z racji tego wzięli oni ślub. Anna jednak nie była z nim szczęśliwa. Nie był czułym, kochającym mężem. Chodził po knajpach, a z kobiety chciał zrobić tak zwaną przykładną żonę. Miała prać, gotować i sprzątać. 4 lata po narodzinach pierwszego dziecka Anna w 8 miesiącu ciąży straciła synka. Życie jej więc nie oszczędzało. Wspomina to zdarzenie tak. Od razu po porodzie włożyli synka do zamrażarki. Nawet go nie umyli. Gdy przyjechałam go odebrać, był zamarznięty. Chirurgiczna chusta przykleiła mu się do ciała. Były już mąż Anny wciąż odwiedza grób ich synka. Ona z poczucia pustki przestała to robić parę lat temu. Dla dobra swojej córki żyła latami w nieudanym małżeństwie, czując samotność i pustkę właśnie. Pisząc pierwszy list do Mariusza Trynkiewicza, atrakcyjna kobieta ma za sobą ogromny bagaż doświadczeń. Śmierć matki, ojciec alkoholik, gwałt, nieudane małżeństwo, śmierć dziecka. Do tego jest w trakcie rozwodu. Jest matką nastolatki i pracuje na stanowisku umysłowym w korporacji. O Mariuszu opowiedziała jej przyjaciółka, pani socjolog, która badała przestępców skazanych wcześniej na karę śmierci. Zauroczyła się ona Trynkiewiczem, przed Anną. Opowiadała jej o człowieku, który słucha całym sobą i zależy mu na drugiej osobie. Właśnie takiej osoby potrzebowała poturbowana przez życie Anna. Kogoś, kto by jej wysłuchał i zaopiekował się nią, zainteresował szczerze. Kogoś, komu mogłaby zaufać. W pierwszym liście pisała o sobie, o swoim rozwodzie, o tym, że nie ufa ludziom. Z listu, który otrzymała, wyłonił się obraz dobrego człowieka, lubiącego filmy przyrodnicze, malarstwo, poezję, muzykę rosyjską, kontaktowego i wygadanego. Spodobało jej się to. Pisała z nim, on pomagał jej w wychowaniu córki, pisał wiersze, ona opisywała prozę życia codziennego. Pisał do niej: ktoś rozrzucił chmury nad parapetem horyzontu i uwiązał je w niewidzialnej sieci, ponad zielenią próśb. Odganiam je zaklęciem, otwieram słoik ze słońcem i wołam ciebie poprzez niebo. Anna pierwsze spotkanie wspomina w następujący sposób. Pojechałam do niego, do więzienia w Strzelcach Opolskich. Nigdy wcześniej nie byłam w zakładzie karnym. Trochę przerażało mnie przeszukanie, a później widok funkcjonariuszy z bronią. Jednak przede wszystkim byłam podniecona, że go poznam. Ależ on mi się spodobał. Miał długie blond włosy, niebieskie oczy i taki piękny ton głosu, który onieśmieliłby każdego. Opowiedziałam mu o pracy, córce. Mariusz miał trudniej. Nie bardzo mógł zrobić na mnie wrażenie swoją codziennością. Mówił o dzieciństwie w Piotrkowie Trybunalskim, o lesie, psach, działce i o tym, jak samotnie tańczył w pokoju, gdy dostał od rodziców swój pierwszy motor. Był bezwarunkowo szczery. Odsłaniał się jak mały chłopiec. Zauroczyłam się nim od pierwszego spotkania. Mariusza Trynkiewicza Anna odwiedzała regularnie w Strzelcach, kiedy był w więzieniu raz w miesiącu. W Gostyninie natomiast mogą spotykać się częściej. Zakochani mają nawet swoje godziny dzwonienia. Robią to 5 razy dziennie. O 8:10, 13:20, 17:00, 19:00 i 20:30. Anna w wywiadzie udzielonym Justynie Kopińskiej wspomina, że wiedzą nawet, o której chodzą na siku. W rozmowach i listach Mariusz Trynkiewicz jest czuły, wdzięczny, pomocny. Dokładnie taki, jakiego Anna potrzebowała. Od 10 lat w końcu może poczuć spokój, zapełnić pustkę. Taka miłość się jej trafiła, niemal książkowa. Kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością, z kryminalną przeszłością. Wierząc jednak w ideę resocjalizacji, każdy zasługuje na drugą szansę i każdy może się zmienić. Aktualnie Trynkiewicz jest zamknięty w ośrodku w Gostyninie. Właśnie tam para wzięła ślub, na którym zabrakło córki Anny. Nie zjawiła się w trosce o to, że straci swoją prywatność. Uroczystość odbyła się w sali widzeń. Stół nakryty był zielonym obrusem. Tort miał smak kawowy.
Był również sernik i rolada śmietanowa przywieziona przez matkę Trynkiewicza. Strażnicy stali na zewnątrz, dając narzeczonym odrobinę prywatności w tej pamiętnej chwili. Świadkami byli już wspomniana przeze mnie przyjaciółka Anny, pani socjolog, oraz jej chłopak. Matka Trynkiewicza była szczęśliwa, że jej syn się ustatkował. Nigdy się go nie wyparła. Utrzymywała z nim kontakt i odwiedzała go w więzieniu. Po przysiędze siedzieli przy stole jak w kawiarni jeszcze przez 2 godziny. Anna planuje ślub kościelny i dziecko z Mariuszem. Zaraz po jego wyjściu. Kobieta w porozumieniu z córką milczy na temat swojego zamążpójścia. Nie wiedzą o nim współpracownicy, ani nawet były mąż Anny. Zerwała kontakt z ojcem, gdyż nie jest w stanie wybaczyć mu słów, które wypowiedział na temat jej wybranka. Mianowicie, dla takiego człowieka to tylko kula w potylicę. Niesamowite jest to, jak zakochana w Mariuszu jest kobieta, bowiem w życiu większe rzeczy i przewinienia przyszło jej wybaczać ojcu. Alkoholizm, awantury, przemoc. Do tej pory można im kibicować. Trzymać kciuki za kobietę poturbowaną przez życie, która w końcu odnalazła swoje szczęście i mężczyzna, który 25 lat przesiedział oczywiście słusznie w więzieniu i mógł się zmienić. Musimy pamiętać jednak, że Mariusz Trynkiewicz w 1988 roku zabił 4 chłopców. 11-letniego Tomka, 12-letnich Artura Krzysia oraz 13-letniego Wojtka. Następnie ich ciała zakopał w lesie. Biegli wtedy orzekli, iż był on poczytalny, natomiast jego zachowanie cechował sadyzm i pragnienie zaspokojenia potrzeb seksualnych. Wskazali oni również na niebywale wysoki iloraz inteligencji, którym się odznaczał. Więcej o Mariuszu usłyszycie na moim kanale już w styczniu. Wracając jednak do Anny, ogromne kontrowersje wzbudza jej postrzeganie zbrodni, których dokonał jej mąż. Jest autorką takich słów jak: nie wiadomo, kim obecnie byłyby te dzieci. Może wyrosłyby na zabójców lub złodziei. To włóczy się samotnie przy rzece w wieku kilkunastu lat. Czy 25 lat więzienia to zbyt okrutna kara? Przecież każdy z nas może mieć taki stan, że zabije. Słowa te popiera argumentem, że nawet jeśli by ktoś zgwałcił lub zamordował nawet jej córkę, to nie życzyłaby mu śmierci. Uważa również, że 25 lat pozbawienia wolności byłoby zbyt wysoką karą za taki czyn. Sama więc nie domagałaby się takiego. Zaburzony obraz wartości, który reprezentuje Anna, bo niewątpliwie taki jest, jest zapewne składową wszystkich doświadczeń, które ją spotkały. Dziś umniejsza winę swojego męża w mordach, których dokonał. Tak jak kiedyś umniejszała ją w sprawcach gwałtu. Winę przypisuje nastoletnim chłopcom, analogicznie do tego, jak po gwałcie ocenia siebie. Zadziwia również jej instynkt macierzyński. Mimo iż ma bardzo dobre relacje z córką i obie sobie ufają, kobieta skłonna byłaby umniejszać winę potencjalnego sprawcy mordu na swoim dziecku. Kontrowersje wzbudza również miejsce, które para wybrała na swoją podróż poślubną. Las z dzieciństwa Mariusza. To również las, w którym ponad 30 lat temu przypadkowy grzybiarz odnalazł ciała chłopców zabitych przez Mariusza. Cytatem wartym przytoczenia, który podsumuje spojrzenie Anny na Mariusza, będą jej słowa. On już więcej nie będzie dotykał chłopców, bo ma mnie. Oczywiście ja zawsze stanę po jego stronie, nawet gdyby taka rzecz się powtórzyła. Więcej na temat Anny Trynkiewicz znajdziecie w książce Polska odwraca oczy Justyny Kopińskiej. To właśnie stamtąd pochodzą cytaty, które wykorzystałam w materiale. Ostatnią parą, którą omówię w dzisiejszym materiale, będzie Doreen Loy i Richard Ramirez, znany jako Night Stalker czy Nocny Prześladowca. Doreen to kobieta o niebywale wysokim ilorazie inteligencji. Wynosi on 152 IQ. Do tego posiada wykształcenie wyższe z literatury. Doreen reprezentuje motyw misyjności, chęci nawrócenia złego kryminalisty. Zauważa w nim bowiem pierwiastek dobra, martwi się o niego, nie jest przekonana o jego winie. Poruszyła ją fotografia w telewizji, ale nie ta, na której był wówczas poszukiwany Ramirez. Tu należy zaznaczyć, iż poszukiwany był on nie za byle co. Poza 13 zabójstw, 5 usiłowań zabójstw, 9 gwałtów oraz porwania i czyny lubieżne na dzieciach. Doreen poruszyła fotografia pobitego przez tłum i zatrzymanego przez policję Ramireza. Wyglądał na niej bardzo źle. Miał zabandażowaną głowę i siniaki na twarzy.
Kobieta współczuła mu i bała się o jego życie i byt w więzieniu. Przewidywała, iż nie będzie mu tam łatwo. Doreen nie wierzyła, że Richard Ramirez winny jest popełnionych zbrodni. Wierzyła w jego niewinność i próbowała za pośrednictwem strony internetowej przekonać o tym innych. Rodzina kobiety odwróciła się od niej i próbowała zbojkotować ślub. Przed ślubem Doreen napisała do Ramireza ponad 70 listów i regularnie odwiedzała go w więzieniu. Oczywiście nie była jedyna. Richard Ramirez cieszył się ogromną sławą. Pisało do niego i odwiedzało go wówczas mnóstwo kobiet, tygodniowo od 8 do 10. Ciekawostką jest, że pewna 23-letnia rozwódka z dwójką dzieci odwiedziła go aż 150 razy. Richard jednak wybrał Doreen. Ożenił się z nią 3 października 1996 roku. Wybranek jej serca czekał na karę śmierci. Doreen oświadczyła światu, że po egzekucji i ona umrze, popełni samobójstwo. Tak silne było jej uczucie do Ramireza. W roku 2009 potwierdzono, iż DNA zebrane w sprawie gwałtu i zamordowania 9-letniej Mei z 1984 roku należało do Ramireza. To otworzyło oczy Loi. 7 lat po ślubie zrozumiała, że Ramirez był winnym popełnionych zbrodni. Opuściła męża kryminalistę. Ramirez nie doczekał kary śmierci. Zmarł w 2013 roku z powodu niewydolności wątroby. O Ramirezie usłyszycie w jednym z noworocznych podcastów na kanale Mary Melduje. Ciekawostką jest, że w USA istnieją portale, na których porywacze, gwałciciele, mordercy, dealerzy i drobni przestępcy osadzeni w więzieniach mogą dać ogłoszenia matrymonialne. Są to m.in. strony, które pojawiają się teraz na ekranie. Motywy wyboru na męża seryjnego zabójcę są różne. Poza omówionymi przypadkami występują również specyficzny stan psychiczny, którym jest hibroskofilia. Jest to uwarunkowanie podniecenia seksualnego partnerem z kryminalną przeszłością. Zaburzenie to zwane jest również zespołem Bonnie i Clyde'a. Na ten powód zainteresowania wobec kryminalistów wskazuje Sheila Isberg. Łączy go również z możliwością kontrolowania skazanych mężczyzn, poczuciem władzy nad nimi, bo to kobiety będące na wolności są górą. One decydują, kiedy przyjdą, czy w ogóle przyjdą. Mogą być pewne, że mąż nie zawiedzie, nie zdradzi, nie uderzy, nie będzie pił. Kolejną ciekawą teorią dotyczącą kobiet, które wychodzą za seryjnych morderców, jest aspekt biologiczny, genetyczny, który wskazuje na to, iż mężczyźni tacy mają silne geny, nie są ofiarami, a myśliwymi. W USA śluby więźniów są na porządku dziennym, tylko wśród więźniów skazanych na śmierć w ciągu roku kilkudziesięciu bierze ślub. W 1989 roku w samym Nowym Jorku 800 osadzonych mężczyzn zdecydowało się na ożenek. Wśród ich żon były kobiety piękne, wykształcone, dziennikarki, lekarki, prawniczki, psycholożki, a motywacje do zamążpójścia z kryminalistą wciąż są ciekawym tematem badań psychologicznych i socjologicznych. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji kanału. Zapraszam również do polubienia facebookowej strony zrzeszających polskich podcasterów kryminalnych. Adres strony znajdziecie poniżej.